Dzień dobry, witam i bardzo się cieszę, że naszym gościem dzisiejszego studia pod jaskółkami jest profesor Adam Maciejczyk. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, a przewodniczący Krajowej Rady do Spraw Onkologii, to osoba, która dla nas, dla pacjentów i w momencie tylu, co w ostatnim czasie się dzieje w onkologii, a dla nas pacjentów Krajowa Sieć Onkologiczna, która ma uporządkować, na co liczymy, leczenie onkologiczne, jest bardzo ważne. Dlatego pierwsze pytanie, panie profesorze, co na dzień dzisiejszy, bo oczekiwania są, że od 1 stycznia rusza Krajowa Sieć Onkologiczna, a czego możemy oczekiwać? Dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do studia. I już wracając do tematu pytania. Krajowa Sieć Onkologiczna. W ustawie jest zapisana data 1 stycznia 2023. Ale patrząc po kalendarzu sejmowym, już wiemy, że to nie będzie 1 stycznia. Więc no chcemy, żeby to było jak najszybciej. Dyskutujemy o tym termin wejścia Krajowej Sieci Onkologicznej. No, na pewno nie będzie dotrzymany, ale jest obietnica, że to będzie krótkie przesunięcie, może miesięczne, może dwumiesięczne. A jak długie, to chyba zależy od nas, od tego, jak będziemy często dopytywać o tą procedurę legislacyjną. Całe środowisko onkologów jest zintegrowane. Bardzo wiele głosów płynie z największych centrów, ale również z mniejszych szpitali. Właśnie takich pełnych nadziei, że Krajowa Sieć Onkologiczna daje nam szansę uporządkowania organizacji opieki onkologicznej. I tu no, przede wszystkim trzeba podkreślić te ważne elementy, które pomagają pacjentom. Infolinia onkologiczna, rozszerzenie i uporządkowanie roli koordynatorów opieki onkologicznej, standaryzacja postępowania tak, żeby pacjent nawet w mniejszej miejscowości miał szansę dotrzeć do tych najbardziej wyrafinowanych metod leczenia, ale dotrzeć nie zaczynając od nich, tylko tak naprawdę zgodnie ze standardami, czyli też wprowadzenie jednolitych standardów, najlepszych standardów opieki onkologicznej w całej Polsce, bez względu na kod zamieszkania. No i to, co jest też dla nas ważne wszystkich, żebyśmy zbierali dane o tym, w jaki sposób pacjenci są diagnozowani, leczeni w całej Polsce i monitorowali ten proces, bo jedno to jest ustawić jakieś zasady, a druga sprawa to wymagać, żeby były respektowane i realizowane. Także wejście ustawy to jest dopiero początek porządków, ale przynajmniej będziemy mieli narzędzia do tego, narzędzia prawne, żeby te zmiany wdrażać. Powiedział pan profesor między innymi, że Krajowa Sieć Onkologiczna to bardzo ważny element dla koordynatorów, a dla nas też, dla pacjenta koordynator jest bardzo ważny. I pytanie moje, bo nie widzę w Krajowej Sieci Onkologicznej standardów, jakby czy to jest zawód, czy jak wygląda sytuacja taka dotycząca koordynatora i jego właśnie zapisu takiego standardu. Kto może być, czy to będzie zawód, czy to będzie osoba tylko związana z medycyną? Sposób kształcenia i przygotowania koordynatorów do ich pracy jest przedmiotem teraz szeregu dyskusji, różne są stanowiska, tym bardziej, że pojęcie koordynacji, które zostało po raz pierwszy wprowadzone w onkologii, ale rozszerzyło się już i na lekarzy rodzinnych, i inne procesy, również opieki kardiologicznej. Także każdy dyskutuje na ten temat, każdy ma swoją własną opinię. Ja mogę tylko przedstawić własną, moją, wynikającą z doświadczenia z pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, czyli z tego procesu 4-letniego,
to dla mnie koordynator to musi być osoba, która przede wszystkim pomaga pacjentom. I ona musi mieć odpowiednie do tego kwalifikacje, ale przede wszystkim wysoko rozwiniętą empatię, zrozumienie, znajomość systemu opieki onkologicznej, bo mówimy o koordynatorach onkologicznych, ale w tym regionie, w którym akurat ma się opiekować tymi pacjentami. Z narzędzi, które potrzebuje, to przede wszystkim telefon, oczywiście jakąś formę elektroniczną monitorowania tego, co się dzieje z jej podopiecznymi, ale to są naprawdę podstawowe narzędzia. Koordynator ma pomagać pacjentom przejść trudną, skomplikowaną często ścieżkę diagnostyczną, terapeutyczną. I do tego naprawdę nie ma w tej chwili odpowiednich szkół, za to przygotowujemy kursy dla koordynatorów. I kursy takie powinny prowadzić osoby, które mają duże doświadczenie w zakresie koordynacji, czyli te osoby, które koordynują procesem opieki onkologicznej w ramach pilotażu, przygotowują takie kursy i już sporo osób chce się zgłosić i uczestniczyć w nich. Prawda jest taka, że koordynacja będzie się zmieniała i pewnie doszczegóławiała. Może kiedyś w przyszłości będzie moment, w którym dobrym pomysłem będzie wdrożenie jakichś dodatkowych kierunków na uczelniach. Uważam, że najpierw trzeba zrozumieć, do czego służy i jaki jest zakres potrzebnej wiedzy właśnie koordynatorom, a dopiero później nauczać. Najpierw samemu trzeba się nauczyć, zanim ktoś chce kogoś nauczać. Takie jest moje zdanie. To dobre zdanie, popieramy i cieszę się, że idzie to w takim kierunku, bo nasza świadomość na dzień dzisiejszy to 50% pielęgniarek zajmuje się tą koordynacją, a myślimy, że też pielęgniarki mają swoje obowiązki, więc to ta odpowiedź jest dla mnie taką nadzieją, że jak powiedziałam, ważny dla pacjenta koordynator, będzie ich coraz więcej. Ostatnie już takie pytanie i bardzo ważne, jako pan profesor przewodniczący Krajowej Rady do Spraw Onkologii, czy poza Krajową Siecią Onkologiczną widzi pan w onkologii jakiś taki problem, który powinien być w jak najszybszym czasie rozwiązany? Na pewno tych problemów jest mnóstwo i codziennie pojawiają się nowe, ale bardzo dobrym dokumentem nadrzędnym, którym zresztą Krajowa Sieć Onkologiczna jest jednym z elementów, jest Narodowa Strategia Onkologiczna. I no, z tego powodu jest to strategia, żebyśmy mieli jakiś kierunek, jakąś drogę, którą chcemy kroczyć i to w zakresie edukacji, jak i nauki, jak i organizacji opieki onkologicznej, jak i dostępu do nowych terapii, zaznaczam, lekowych i nielekowych, bo to jest też poważny problem. No i cały proces koordynacji, nie tylko organizacji opieki onkologicznej, ale również koordynacji tych zmian, które są konieczne do wdrażania. No bo w tej chwili musicie Państwo zgłaszać do wielu ministrów, a powinniśmy mieć jedno miejsce i takim miejscem powinna być przyszła Krajowa Rada Onkologiczna. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję pięknie za zaproszenie.